Siemano, z tej strony Dim2 i dziś pobawimy się w małego nupa nagrywającego wojny. Dziś wojna gildii Armageddon i Notofrugo. Składy, widzicie jak wyglądają, składy to jest 9 na 9, a o co chodzi? Z kilem i mieczem to jest taki mały turniej organizowany przez mistrza gry Laburę. Będzie się działo, bo będzie sporo filmików właśnie z tego. I powiem tak, ja obstawiam, jak patrząc na składy Armagedonu i patrząc na składy właśnie tej drugiej gildii, która jest Notofrugo, sorry Notofrugo, ale trzymam za was serdecznie kciuki i mam nadzieję, że chociaż będziecie mieli te 30-40 punktów, bo to naprawdę będzie ciężko zdobyć, jeśli widzę, że tam są same 105, praktycznie tam 1,86. Więc trzymam serdecznie za was kciuki i tak sobie myślę, że mam nadzieję, że uda wam się w ogóle zdobyć 40. Jakby to będziecie nawet, kurczę, kilka punktów, to już będzie naprawdę sukces, bo u was nie ma setek czy coś, a tam jak widzę są same 105, więc jak na razie pierwsza wojna, tak, bo to jest pierwsza wojna turnieju, zapowiada się dosyć ciekawie i bardzo fascynująco. Jak to będzie wyglądało? Nie mam bladego pojęcia, będziecie musieli to zobaczyć sami na własne oczy. Jaki jest wynik, jaki jest rezultat, kto wygrał, kto przegrał, kto został wygranym, kto będzie walczył dalej o finał, a kto niestety już będzie walczył tylko o chwałę swoją. No dobra, GM napisał, że mogą startować, mogą się zacząć bić, no to zaczynamy. Kto pierwszy padnie? Już wiemy, kto pierwszy padł, nie ja. Tak, bardzo serdecznie pozdrawiamy tego wojownika. Wojna? Oj, ciężko w ogóle tutaj rozstygować, kto z kogo bije. Ale jeśli ktoś się przyjrzył, popatrzy na jedną osobę, to można bez problemu chyba rozkminić, kto kogo bije. No, na razie wynik nie jest porażający, naprawdę. Ale tak jak mówiłem, przewaga leveli ekwipunku robi swoje. No, niestety Notofrugo, mimo iż szczerych chęci chciałbym, żebyście wygrali tą wojnę, bo nie wiem, tak jakoś mi bardziej pasuje nazwa Notofrugo niż Armageddon. Jest bardziej ludzka. Ale jak widzę rezultat na razie jaki jest, no to trzymam kciuki za to, żeby po prostu było 30-40 punktów wbitych na Armageddonie. Nawet jak będzie mniej, to i tak to będzie sukces, więc nie ma co się załamywać. Natomiast powiem tak, turniej to jest fajna w ogóle sprawa ze względu na to, że można obejrzeć, jak te wszystkie wojny wyglądają od środka. Jeśli ktoś nie miał czasu, nie trafił na tę wojnę, zawsze można wejść do mnie na kanał i proszę, macie wojnę. Mam nadzieję, że wszystkie uda mi się nagrać, wszystkie pojedynki, wszystkie wojny, jakie w ogóle będą, więc no, może się naprawdę mega, mega dziać. Na początek Negros, czyli prawie najmłodszy serwer, nie patrząc na TBD. Dawny Solar. I jak widać, gracze nieźle tutaj dają czadu. Zastanawiam się, jak będzie wyglądała gra, taka wojna na TBD. Ona będzie dopiero chyba w maju, czy nawet już w czerwcu, więc naprawdę będzie mega rozrywki. Bo ten turniej trochę potrwa, zanim się wyłoni wszystkich zwycięzców. Jak tutaj widzicie, no to Frugo, ja się chyba nieźle pomyliłem z wynikiem, jaki powinien być. Ale obstawiam wygraną Armagedonu i na razie się moje słowa sprawdzają. Zobaczymy, jak to będzie w późniejszych wojnach. Czy też będę miał farta, że przytrafię, że przy cedze, że ci wygrają. Mam nadzieję, że tak. No tutaj pojedynek wojak kontra wojak. No niestety wojak mniejszy level przegrał. No tak to wygląda w praktyce. Niestety zawsze, ale to zawsze. Szczególnie jak ktoś ma akurat pierwszy level plus 90 level miecz, a jak ktoś ma dwurękę na 105 i zbroję na 105. No nic. Ja mogę na razie tylko pogratulować woli walki. Za to, że się każda z drużyn zgłosiła. I powiem tak, nie jest wcale dużo tak tych wojenek, bo na przykład na Negrosie jest tylko 6 gildii, które się zgłosiły. Czy tam 7. Ale no, może być całkiem ciekawie. Armageddon lub Notofrugo będą walczyli albo z Your Destiny, albo Bob. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale to już jutro. Dziś tylko 3 filmy będą właśnie z Negrosa.
I to by było na tyle w tym filmiku. Gratuluję Armagedonowi za to, że wygrał. Szkoda, że wynik aż tak przerażający 100 do 10, ale powodzenia w dalszych zabawach. Oczywiście Notofrugo też powodzenia. Więc Notofrugo, do zobaczenia.